Loża radiowa. W Loży radiowej mamy już kolejnych gości. Doktor Magdalena Przysiężna-Pizarska, dzień dobry. Dzień dobry. I studenci historii drugiego roku Uniwersytetu Opolskiego Katarzyna Krupa, dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Wereszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Prosto z Sycylii. No właśnie, wróciliście Państwo z włoskiej Sycylii, choć to dopiero początek wakacji, ale Wy tam nie byliście wypoczywać, prawda? Co na Sycylii robiliście? Oczywiście to już to nie tylko wypoczynek, ale również badania archeologiczne, ponieważ nasz instytut współpracuje z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk z działem w Wrocławiu i wspólnie już czwarty raz podjęliśmy próbę zgłębienia tajemnicy jednego z kościołów, który znajduje się niedaleko Palermo, 30 km, w miejscowości Altavilla Milicia. Jaką tajemnicę ten kościół kryje, którą próbujecie odkryć? Stary kościółek? Stary kościółek. Kościółek datowany jest na wiek XI. W sumie nie tylko jedną tajemnicę, ale tutaj uzbierało się troszeczkę takich zagadek, ponieważ i było to miejsce rozebrane niemalże do imentu w momencie, kiedy przestało funkcjonować. Było to też miejsce, gdzie mieszkali tam rabusie, gdzie założyli sobie siedzibę i łupili okolicznych mieszkańców, wypływając też czasem w celach łupieszczych oczywiście. I było to też miejsce, które do ubiegłego roku wydawało się, że to datowanie, takie wiek XI, to jest ten wiek najwcześniejszy budowy kościoła. Dzisiaj mogę powiedzieć, że będziemy mieć pewną niespodziankę, ponieważ ostatnie chwile nasze na wykopie pokazały, że być może będą do czynienia z czymś dużo starszym. Znaleźliście dowody na to, że to początki w wieku którym? No to jeszcze powiedzmy, że 10, 9 czy dużo wcześniej? To troszeczkę wcześniej. Tak myśleliśmy z profesorem między 7 a 9. To dużo wcześniej. Nie tego kościoła, który jest obecnie widoczny, stojący na wzniesieniu pięknym, ale kościoła, który został głęboko ukryty pomiędzy ścianami nawy głównej. Nie został on zniszczony, nie został on rozebrany, nie został też zniszczony przez rabusiów, którzy tam użytkowali to naprawdę bardzo intensywnie. Pytanie, czy uda nam się uściślić to datowanie? Pytanie, czy rzeczywiście to jest to, co podejrzewamy, że jest, czyli wcześniejsze założenie wcześniejszego kościółka, ale to badania. Na pewno w przyszłym roku udajemy się znowu, bo jak mówił profesor Sławomir Moździoch, kierownik całej wyprawy z ramienia Polskiej Akademii Nauk, stwierdził, sprowokowaliśmy naszymi odkryciami kolejne badania, więc na pewno pojedziemy. To za chwilę o tych badaniach, a ja bym chciała drugich studentów spytać, co wyście tam znaleźli. I co robiliście? Kto to znalazł? Co robiliśmy? Nasze zadania były zróżnicowane. Ja na przykład zajmowałam się prowadzeniem inwentaryzacji i spisywałam metryczki poszczególnych zabytków. Na co znaleźliśmy? No to wiele różnych ciekawych rzeczy, między innymi ceramikę. Było jej chyba najwięcej, kości ludzkie, kości zwierzęce i były też zabytki wydzielone. Jednym z takich ciekawszych był ciężarek. Okazało się później, że to jest ciężarek do sieci rybackiej, a wszyscy na wykopie myśleli, że to jest pączek z Tylko po co z kamienia miałby? Pączka. Pączki. Wygląda właśnie jak pączek. Aha, z kamienia pączka. A jeżeli chodzi o to odkrycie, które wskazuje na to, że kościółek może być znacznie starszy, to kto to znalazł? Czy jak to zostało znalezione? Trudno. Właściwie to cały zespół znalazł, ponieważ nasza praca polegała na tym, że warstwami odkrywaliśmy kolejne części wykopu, aż przy czym przy pracy się zmienialiśmy. Jako zespół zawsze się wymienialiśmy. Część odpoczywała przy innych zadaniach, część kopała. No i właściwie całym zespołem dotarliśmy do samej posadzki, która była później odkrywana. Czyli schodziliście w głąb ziemi, krótko mówiąc. Tak. A jak to wygląda? Pracujecie kolejne dni, odkopujecie, odkrywacie fragment po fragmencie i dochodzicie do momentu, kiedy macie odkrytą całość i patrzycie na to i co my tu teraz mamy, tak? Tak to wygląda? No można tak czy powiedzieć. Czy już na etapie odkrywania wiecie, co tam będzie dalej? To znaczy, to jest sprawa złożona. To zależy od metodyki badań, ale w tym przypadku kościółka w Santa Maria di Campo Grosso na Sycylii, tutaj wydawało nam się, że jest już właściwie wszystko to, co mamy. Że mamy i założenia architektoniczne, badania C14, badania drewna, mamy DNA pochówków zrobionych, bo przecież kościółek Altavilla Milicia to nie tylko kościół, to też założenie klasztorne, to też cmentarzysko, które rośnie
rozciągało się dookoła całego założenia. I pomyśleliśmy z panem profesorem, no to właściwie już wystarczy tych naszych badań. Możemy wspólnie podjąć próbę podsumowania i wydania publikacji, która byłaby nie tylko tutaj dla naszych czytelników z Uniwersytetu, ale dla wszystkich właściwie, taką naukowo popularyzacyjną publikację. Aż tu pan profesor pewnego razu przyszedł i mówi tak, no ale zostało nam jeszcze centrum samego kościoła do zbadania. Spodziewamy się krypt, zejścia do krypt. Krypty nie były odkrywane, więc być może będzie to, na co czekasz, czyli na taki pochówek osoby, która była wysoko postawiona. Założyliśmy ten wykop, właściwie kontynuując wykop z poprzedniego sezonu, dlatego też studenci, którzy byli w ubiegłym roku, roszczą sobie troszeczkę prawo do odkrycia, ponieważ to oni tak jakby zaczęli. Oni zaczęli od odkrycia posadzki, która była tym pierwszym poziomem, od którego wychodziliśmy i posunęliśmy się delikatnie do przodu, wąskim wykopem pięciometrowym, po to, żeby też studenci, którzy dopiero zaczynali tą swoją drogę archeologiczną, byli po raz pierwszy na wykopie, żeby ich nie zamęczyć, żeby zachęcić do tego, że znaleziska, które mogą się pojawić, będą rzeczywiście ważne. Pojawiły się monety, było ich bardzo dużo. W przeciągu trzech sezonów mieliśmy, powiedzmy, tyle samo, co w przeciągu tego naszego sezonu, co teraz. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. W naszym studiu gościmy dr Magdalenę Przysiężną-Pizarską, historyk Uniwersytetu Opolskiego i studentów Katarzyna Krupa i Michał Wereszczyński, którzy to państwo wrócili z Sycylii. Tam prowadziliście badania archeologiczne na terenie Starego Kościółka. Powiedziała pani, że znaleziono bardzo dużo monet. O czym to świadczy? Co to za monety były? Że w jednym miejscu tyle monet jest. To znaczy, że to miejsce było szczególne, było specjalne. Znajdując monetę, musimy starać się je określić numizmatycznie, tak? Czyli z jakiego okresu pochodzą. To pierwsza kwestia. Druga kwestia, musimy sprawdzić, czy mają swoją koncentrację na jednej przestrzeni, czyli w jednym miejscu, czy mamy do czynienia ze skarbem, czy też są rozproszone po większej przestrzeni. Tu się okazało, że rabusie, którzy użytkowali ten teren po zamknięciu samego kościoła, rabowali, grali w karty, konsumowali zwierzątka, więc bawili się świetnie. Stąd też te monety tam się znalazły. Druga kwestia, wnętrze kościoła, gdy schodzimy coraz niżej, to artefakty pojawiające się, one też tłumaczą nam fazę rozwoju danego miejsca, no w tym wypadku kościoła. I moneta w kościele wcale nie jest czymś dziwnym, ponieważ dawano datki, różnego rodzaju ofiary, no to też były monety, to były zwierzęta, to były monety, to były przedmioty, więc to wszystko nagromadzone na określonych poziomach datuje nam też samo założenie. I w momencie, kiedy usunęliśmy posadzkę po posadzce, czyli warstwę po warstwie właściwie, zobaczyliśmy z panem profesorem konstrukcję, stojąc właściwie z całym zespołem nad wykopem i pomyśleliśmy w jednym momencie o tym samym. Po czym popatrzyliśmy na siebie i przecież wiesz, że to jest niemożliwe. Ale co pomyśleliście? Pomyśleliśmy o tym, że to może być wcześniejszy kościółek. Ta myśl przyszła jednocześnie, bo sam układ dołków posłupowych, czyli miejsc, w którym były wbite pale, układ dookolny tworzący właściwie pół apsydy sugerował jednoznacznie, co może być wewnątrz kościoła. Może być wcześniejsze założenie. I mamy połowę wykopu właściwie. Staraliśmy się doczyścić tą bazę, którą mamy, żeby móc wrócić w przyszłym roku i żeby to potwierdzić, ponieważ to jest specyficzne założenie. Kościółki w tym okresie nie były duże, to nie były katedry, tak jak teraz piękne oglądamy. To były założenia, które miały może 3 na 7 albo 4 na 12 metrów. Wielkość, tak. Kwadratowych? Znaczy kwadratowych? 3 metry wzdłuż, tak, 12. Dokładnie. To maleństwa. One, tak, one, ale wiernych wtedy też nie była rzesza. Mogli być to kapłani, którzy przygotowywali to miejsce do wybudowania większego kościoła. Równie dobrze tak mogło być. I taki kościółek miał pomieścić tylko garstkę właśnie tak, kapłanów. Tak, taki kościółek, przykład, tak, dla tych, którzy byli na tyle godni, żeby mogli wejść do tego kościoła. Cała reszta mogła sobie stać na zewnątrz. I w momencie, kiedy pojawił się taki drobny szczegół w wykopie właśnie eksplorowanym w ubiegłym sezonie, pojawił się ślad, który sugerował umieszczenie belki konstrukcyjnej. I zastanawiamy się z profesorem, no tak, ale skąd tu ta belka? Dlaczego ona akurat w centrum kościoła tego z XI wieku się znajduje? Ani to filar, ani to podpora. Co to może być?
I profesor powiedział, wiesz, ale proszę cię o to, żebyś przesunęła ten wykop troszeczkę dalej, żeby dotknąć niemalże tej ściany po przeciwnej stronie. I okazało się, że my mamy belkę, która może być belką podprogową i kamień, na którym umieszczono średniowieczny czół. Także wiemy już, gdzie było wejście. Brakuje nam tylko tego akcentu drugiej strony, tak jakby kościółka, czyli jeżeli mówimy o apsydzie, to drugiej strony apsydy i wnętrza, które może odkryć nam właśnie tajemnicę tego, jak to miejsce jest datowane. A pani doktor, kto ten kościół mógł założyć? Kto tam wtedy mieszkał? No bo zmieniała się ludność Sycylii bardzo mocno. Tak, nie wiem. Tego nie wiem. To będzie zagadka i to jest zagadka obecnie, kto mógł założyć. Samo datowanie jest sporne. Wielu badaczy się tutaj spiera o to, kiedy to było, bo w źródłach pojawia się stosunkowo późno, a nie ma żadnych wzmianek o tym, żeby było coś wcześniejszego. Więc potrzebujemy dat dendro, potrzebujemy analizy i przede wszystkim kolejnego wyjazdu po to, żeby tą eksplorację dokończyć. No to się dobrze składa, to spotkamy się za rok. Tak mam nadzieję. A studenci jadą w przyszłym roku? Będziecie chcieli kontynuować swoją pracę, jeżeli to będzie możliwe? Tak, ja jak najbardziej nie pomogę. To znaczy sam wyjazd też zakłada udział studentów, więc planuję. A podobno, panie Michale, pan prowadził. Tak, ponieważ... Jechaliście... Busem. To w ogóle robi wrażenie, busem na Sycylii. Na Sycylię. Tak, 2,5 tysiąca kilometrów podróżowaliśmy busem. Jedną stronę? W stronę, jak najbardziej. No to bez pana ani rusz. Zdecydowanie nie. Kierowców właściwie trzech było, zmienialiśmy się, natomiast sama trasa była wykańczająca, jak najbardziej. To jeszcze w tej części naszej rozmowy krótkie pytanie na koniec. Oprócz samej pewnie dosyć męczącej podróży, czy prace przy takich wykopaliskach są męczące fizycznie? Mogę powiedzieć, że tak, jak najbardziej, ale z drugiej strony jest ta motywacja, że robimy coś po pierwsze w imię nauki i doświadczamy coś, czego wcześniej nikt nie doświadczył, odkrywamy coś, czego wcześniej nikt nie widział. I to jest chyba najpiękniejsze w archeologii, prawda? Tak. No tym się powinna zajmować nauka. Oczywiście. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Przypominam, że są z nami dr Magdalena Przysiężna-Pizarska i studenci Katarzyna Krupa i Michał Wyryszczyński. Pani doktor, mówiła pani o badaniach DNA, tych kości, które znaleźliście. Co te badania pokazały? Czyje to są kości? Badania pokazały no przede wszystkim datowanie. Datowanie, czyli mamy tutaj 8, 9, 11 wiek, 12. Wiemy już, jaka część cmentarza została użytkowana, czy była użytkowana wcześniej, która była użytkowana później, jakie choroby nękały właściwie mieszkańców, oprócz gruźlicy i takich zmian patologicznych, no właściwie nie specjalnie narzekali, oprócz ciężkiej dieta pracy. Śródziemna, tak? Może. Oczywiście. Dla nich najlepsza. Poza tym nie wiemy jeszcze dlaczego, ale była ogromna śmiertelność dzieciaczków w tym okresie pomiędzy IX a XI wiekiem, z tego względu, że oprócz osób dorosłych tam też spoczywają dzieci. I tak jak pierwotnie założenie miał pan profesor Moździoch, to że właściwie pochowani powinni być sami mężczyźni, no bo to klasztor, mnisi, natomiast tu się okazuje, że to był cmentarz okolicznej ludności również. Ona również dostępowała tego przywileju bycia pochowaną na cmentarzu przyklasztornym, bo i są kobiety, i są dzieci. I w momencie, kiedy szkielet jest bardzo słabo zachowany, bo tak jak eksplorowali studenci tutaj obecni, początkowo myśleli, że to będzie rzeczywiście taki układ anatomiczny, cały kompletny szkielet, no niemniej jednak warstwa... Może w krypcie, oczywiście. Warstwa, która przechowuje te kości, bardzo mocno też je nadwyręża. One są delikatne, łamliwe i tak jak powiedziano, zresztą z prochu powstałeś, proszę. Proch się obracają. Tak, więc wystarczy dwa razy miotełką machnąć, a kości praktycznie nie ma. Więc DNA też jest nam potrzebne do tego, żeby określić nie tylko wiek, ale też płeć, bo niejednokrotnie nie jest to możliwe, ponieważ kości są słabo zachowane. To ja mam pytanie do studentów. Jak to się stało, że się zainteresowaliście archeologią? Pani Kasiu? Jak to się stało? Szczerze mówiąc, nie wiem, to przyszło tak naturalnie. Ja na początku interesowałam się tylko historią, jako historią. Poszłam na studia do Opola i spotkałam panią doktor Pizarską, Przysiężną Pizarską. I zaraziła tą pasją. Tak, dokładnie, zaraziła. I sposób, w jaki ona opowiadała na zajęciach o tej archeologii, o swoich wykopaliskach, proszę o znaleziskach. Proszę nie płakać, pani doktor. Zruszyła się pani doktor. Tak, to ona szczególnie mnie zachęciła do archeologii. Panie Michale?
Ja właściwie miałem problem z wyborem samej specjalizacji, natomiast już po pierwszych zajęciach wiedziałem, że chciałbym wybrać archeologię i właściwie same zajęcia, uczestniczenie, doświadczenie tego, o czym osoba z pasją opowiada i na czym się naprawdę zna, potrafi człowieka bardzo motywować do działania, podjęcia takiego toku nauczania. Ależ laurka, będą ojej, piątki. Ale to gratulujemy, no nie ma jakby lepszej pochwały niż pochwała z ust uczniów. Bardzo dziękuję za te pochwały. Ja myślę, że to też wyjątkowi studenci, bo jak wiemy, ziarno można rzucać na każdą glebę, a nie każda gleba urodzi w takie dobre okazy jak tutaj. I muszę powiedzieć, że każda z ekip, która jechała, była specjalnie wybierana, bo ci ludzie muszą ze sobą żyć praktycznie przez 24 godziny, daleko od domu. Nie, że ktoś mi się spakuje nagle i powie, ach, to ja wracam do domu, do mamy i do taty. Bo się obraziłem, bo praca za ciężka, bo nie zdawałem sobie sprawy z tego, że będzie gorąco, bo to Sycylia. Ale studenci, którzy pojechali tym razem, byli naprawdę wyjątkowi i starali się współpracować ze sobą. Starali się ze sobą porozumieć, bo to tylko tutaj jest dwójka, jechał u nas 7-osobowy zespół, natomiast pozostali studenci nie byli z tego roku od nich, byli z lat wyższych, niższych, więc ten kontakt ich jest też ograniczony nawet na zajęciach. Niemniej jednak uzupełniali się, potrafili współpracować na stanowisku i zdawali sobie sprawę z tego, że mogą się nauczyć czegoś więcej niż tylko i wyłącznie na zajęciach wysłuchania. Mogli dotknąć tych przedmiotów i oni stali się tak naprawdę odkrywcami. My z profesorem staliśmy tak naprawdę z boku. Mimo że studenci próbowali odbierać nam narzędzia pracy typu kilof i łopata, co im się zdarzało, natomiast pracowaliśmy wspólnie, więc efekt, który został osiągnięty, to jest efekt całego zespołu. I tym też różni się, już tak na zakończenie mogę dodać, tym też różni się historia od archeologii, ponieważ ja zawsze powtarzam swoim studentom, że historykiem możecie być w każdej chwili. Idziecie do archiwum, idziecie do biblioteki, zbieracie ten materiał, on jest wasz. A tutaj dajecie siebie na wykopie, eksplorując rzeczy, których, tak jak Michał powiedział, wcześniej nikt nie widział i wytworzycie to źródło. Potem dzięki wam ktoś inny będzie czerpał właśnie z archiwum, z książki i pisał pracę. Będzie się wymądrzał w swoich pracach naukowych. Dokładnie. Na podstawie tego, co wy znaleźliście. To są wtedy oryginalne prace. Mi się przypomina, to trochę przypomina śledztwo. Ja pamiętam takiego znakomitego prokuratora w Opolu, Sławomira Wojciechowskiego, który mówił, że on nie lubi dowodów osobowych. Mhm. No bo ktoś może zmienić zdanie albo zapomnieć, tak? On chce mieć dowody materialne. Tak, fakt. Bo z nimi się nie dyskutuje. Dokładnie. Ślady. Po prostu ślady i tego wyszukać. Dokładnie, ponieważ archeologia opiera się na dowodach. My możemy uprawiać dywagacje na temat i też mamy burzę mózgów, stojąc tak jak w tym wypadku nad czymś, o czym właściwie nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to może jeszcze nas zaskoczyć, to stanowisko. Powiedzieliśmy już praktycznie o nim wszystko, a tutaj taka niespodzianka. I też dla nas było ogromne zaskoczenie. I potem dostosowanie naszego trybu myślenia do tego, co odkrywamy. To jest bardzo ważne. Gdyby studenci nie byli uważni, gdyby źle pracowali, gdyby nie zależało im na tym rzeczywiście, żeby odkryć, to też część dowodów, o których pan wspomniał, nie ujrzałaby nigdy światła dziennego, bo zostałyby zagubione, zabrane, bądź też niezauważone. Tutaj była przede wszystkim u studentów ogromna precyzja, zaangażowanie i poświęcenie dla pracy. Nie patrzyli, czy jest godzina 15 czy 16 i trzeba wracać. Rzetelnie wykonywali wszystkie swoje działania od A do Z, także prymusi. Dlatego ogromne dzięki jeszcze raz. Następna wyprawa na Sycylię, żeby kontynuować te badania, powiedziała pani, że za rok. Dlaczego dopiero za rok? Przecież to nie jest koniec świata. Nie, czekać rok na kolejną wyprawę. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że taka wyprawa to też koszt finansowy, to też czas poświęcony. No i też nasi znajomi przyjaciele z Sycylii, którzy nie zawsze chcą nas wpuszczać na wykup, tak jakbyśmy chcieli, ponieważ no tutaj działamy grzecznościowo, dzięki panu profesorowi Sławomirowi Moździochowi, który dogaduje się z nimi, my możemy brać udział w tych pracach. Wcześniej każde nazwisko, każdy numer indeksu musi zostać przedstawiony u konserwatora zabytków, muszą być przedstawione dokumenty, musi być rozeznanie oczywiście, że my jesteśmy z uniwersytetu, że to studenci, więc pozwalają nam na tę pracę raz w roku. No i też kwestie finansowe, wynajęcia mieszkania, w którym tam żyjemy przez ten czas naszego pobytu, koszt transportu, no i sami studenci, którzy też muszą się tam utrzymać. Jasne. No to trzymamy kciuki za kolejną wyprawę.
I na pewno będziemy jeszcze o tych odkryciach opowiadać na antenie Loży Radiowej. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Magdalena Przysiężna-Pizarska. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Katarzyna Krupa. Dziękujemy. Dziękuję. I Michał Wereszczyński. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Loża Radiowa.